nazywają te jezioro jeziorem Komara. I to prawda, muszę wam powiedzieć, ostatnio jak byłem z Justyną na tym akwenie, jak jej tylną część kadłuba ścięły. No tak ścięły, że do tej pory się dziewczyna moczy w soli. No ale trzeba uważać. Tu jest sklep spożywczy, jeżeli boisz się komarów i nie masz odpowiedniej odzieży, proponuję zajść do tego sklepu, kupić kilka butelek, lać na siebie, w siebie, no i generalnie wszędzie dookoła, aby cię komary na tym akwenie Komara nie zżarł. Płyniemy łodzią, płyniemy w miejsce, gdzie sam dzisiaj dotarłem, sam trafiłem, sam zbadałem i najpierw miałem stąd odejść, ale po chwili zacząłem grzebać sprzętami i wydarzyło się wiele. Zapraszam. Zacząłem od klipu jednego, później doszedłem do klipu drugiego, zacząłem motać sprzynętami, tak, owak i tak dalej. Jesteśmy bardzo blisko tego miejsca, muszę sprawdzić jutro jeszcze to miejsce. Dzisiaj poświęciłem temu miejscu 2 godziny. Nie miałem więcej czasu, bo faktycznie z Justyną jestem umówiony, mimo tego, że moczy się w soli, no i na plecach ma pęcherze wielkości pięści, to jednak twarz ma ładną. No bo ostatnio jak tutaj była na komarach, to w masce łowiła też, no ale stała generalnie w masce. Także tutaj twarzy jej nie ścięły, tylko kadłub, tył kadłuba w zasadzie. Przód jest okej. Okay. Tutaj, jeżeli by ktoś był zainteresowany, wszystko jest okej. Okay. Z tyłu, no najgorzej z tyłu, to nie lepiej nie patrzeć, bo tak zszarpały, nie daje się w zasadzie spojrzeć. No dobrze, miejsce to te. Do Justyny na pewno wrócimy nieraz w różnych przygodach, bo Justyna będzie się pojawiała, dziewczyna z klasą. Tylko trochę figura nie taka, no ale to będzie czas jeszcze. 3 wędki. Zacząłem kombinować z różnymi przynętami. Robak, biały robak, czerwony robak, różne ciasta i tak dalej. I w końcu, na początku wydawało się tak, no coś jest, ale nie byłem pewny co. Brały małe ryby, bardzo małe ryby, ale i wymiarowe powoli brały ryby. Ja oczywiście wam tutaj skróciłem, pokazałem nieliczne, dużo płotek między innymi też było, ale to pościnałem. Chociaż nie, aż tak dużo nie było. Ciągle myślę jednak o tej Justynie, czy to zejdzie jej z pleców i niżej jeszcze, czy nie? Cholera go wie, ale miejmy nadzieję, że zejdzie, nie, bo to bąble takie wam powiem, że aż ropieją. Były płotki właśnie i tak powoli z różnej ryby na ryby zacząłem się zastanawiać, co tutaj zrobić. Podchodziły leszcze takie bardzo małe, no to już dało mi do myślenia, że jak nockę dosiedzę, to będzie leszcz jakiś większy. Mówię, ale co w dzień tutaj, no płotek nie bardzo mi się chce. Trafiłem i takiego krąpia, muszę sprawdzić może na tego krąpia, tylko że ja lubię krąpię łapać, tylko że małe haczyki trzeba wtedy i będę szarpał się, jak nienawidzę. Chyba, że na jedną wędkę, no bo na 3 wędki to już idzie oszalić. W każdym razie krąpie, fajna ryba, bardzo lubię krąpie. To on też tutaj trafił. No i generalnie zacząłem kombinować, a może w dzień coś innego. Co, trawiankę? Nie. Ktoś powie, a jak Justyna wygląda, też tak jak trawianka? No z tyłu tak. Tak, no z tyłu ta tragedia. Tam ten dół to jest rozpatalny, kurwa, tam takie jak pięści normalnie, to ropieją jeszcze. No, to komary, no nie wzięła środków od komarów i teraz dziewczyna cierpi, no. Co by nie gadać. Także, no tutaj zacząłem kombinować. Poświęciłem rano temu 2 godziny, żebym miał więcej czasu, to bym siatkę zapchał pewno w tym miejscu, tanim zestawem, w zasadzie bez zanęty, tylko ja nie łowię na zanętę. Uważam, że to w Russian Fishing 4 na większych rybach, bo na tych małych rybach to zarobek będzie, jak zacznę motać zanętą taką kombinacyjną, to w zasadzie zużycie sprzętu, to i owo i tak dalej i w ogóle nie zarobię. Ale rzucam kulę. Rzucam co pewien czas. Na początek rzucam często gęsto 5, jak chcę sprawdzić, jak to będzie wyglądało. I tutaj chyba 5 rzuciłem. Przygotowałem sobie zanętę taką, jaką uznałem za stosowną, zwykłą, ale na dany gatunek. I rzuciłem. Później rzucam raz na dobę 2 kule i w zasadzie dupy sobie nie zawracam. Uważam, to wystarczy. Chociaż można sprawdzać różne techniki. Oczywiście mówimy tu o rybach mniej wartościowych i tak dalej. Moja zasada jest taka, aby po prostu wyjść do przodu cokolwiek, nie? Bo tutaj wiadomo, że na tych małych rybach dużego zarobku nie ma. Nie chcą podnieść zbytnio, a ZUS też pierdoli, mówi, że nie wypłaci więcej. Są ciężkie czasy teraz. No dobrze. O,
trafił mi tutaj i karpik, niewielki, dwa chyba mi trafiły. O karpiach tutaj na tym akwenie u komara muszę pokombinować. Dobre miejsce, takie 3-4 kg na zestaw bezzanętowy, łapać już by to dobrze wyglądało. Jak widzicie, teraz kołowrotek trochę zawił. Zestawy są takie około 8 kg, moje ulubione pikery, dwa, trzeci jest trochę inny. Faktem powinienem go chyba o kolano i kupić sobie ten trzeci do tego zestawu, żeby to ładnie wyglądało. Muszę na ten temat pomyśleć. W każdym razie teraz idzie ryba, która właśnie w dzień, na którą w dzień tutaj zwróciłem uwagę, bo na początku wzięły mi mniejsze, chyba dwie albo trzy sztuki, i mówię: cholera, zobacz, a może będzie większy. No i jest. No i faktycznie w dzień mi tutaj podchodził. Siedziałem tu krótko, jak wiecie, Russian Fishing 4 to nie Fishing Planet i absolutnie ryba nie będzie ci brała o tych samych porach codziennie, pamiętaj o tym. I w taką pogodę, bo tu pogoda jest bardzo zmienna. Także jednego dnia lepiej, drugiego gorzej. Chciałbym zobaczyć trzeciego dnia, bo drugiego dnia jak byłem, było gorzej. Tak, drugiego dnia chyba. Nie, trzeciego. Tak, bo byłem 3 dni chyba i 2 noce, jakoś tak. O, no tak niecałe 3 dni, bo to też mi tak zcięłem później końcówkę i tutaj byłem też nie tak. W każdym razie, no 2,5 dnia powiedzmy byłem. Także tu przydałoby się postać dłużej, no ale ja uważam, że 2 godziny wystarczająca norma mojego czasu na to. Ale jakby później wpadnę, to może zerknę na to, czy tutaj się coś zmienia, czy nie. Bo tutaj podchodził ten lin faktycznie w dzień, można było takich kilka ładnych zopałem tutaj. Wymiarowych więcej, takich pół, nie, takie kilogramowe, nie? Trochę niewymiarowych też było, ale takie wymiarowe kilogramówki też były. No i przyszła nocka. Jak przyszła nocka, ja te leszcze łapałem w dzień, to widziałem, leszcze będą. Jak w nocy tutaj z komarami też, bo niektórzy się pytają, którzy chcą zaczynać przygodę na temat fenie komara. No Justyna w zasadzie została w nocy tak pociapane jej tył kadłuba. W dzień też, ale nie tak mocno, ale tył, w nocy to tył jej strasznie cięło. Na tym bardziej, że ona w nocy bez koszulki stoi nad akwenem. I bez dołu. Także tutaj należy się bardzo dobrze ubrać. Leszcze brały dobrze, tak odpowiednio, czyli umiejętnie. Takie nawet haczyki stosowałem tutaj duże 4. Ja nie lubię duże 1, bo tak uniwersalnie sobie założyłem, żeby wilksytowca cała i badałem. No ja łowiłem taki w dzień i w nocy na takie haczyki duże 4. Zakładałem tutaj w dzień ciasto miodowe po pewnym czasie, a w nocy ciasno trzoskowe. I tak zacząłem sobie kombinować. Uważam, że należałoby sprawdzić jeszcze inne przynęty tutaj. Ale to też potrzebowałoby się więcej czasu. Może tutaj przygotować jeszcze trochę inną zanętę, ale tak jak mówię, ja tutaj nie stosuję w koszyczkach, uważam, że to jest dla mnie nieopłacalne, żebym w ogóle cokolwiek zarabiał. Także ja wolę rzucić sobie kulkę raz na jakiś czas. Ale może bym faktycznie przygotował jakąś inną zanętę trochę z innymi składnikami i wtedy tych kilka kulek w ciągu dnia. No to trzeba by obmyśleć strategię. Każdy podchodzi do tego po swoje. Zarobek też był nie taki zły, jak na ten akwen patrzymy. Byłem zadowolony. Wędkowało mi się na czystym relaksie. 3 wędeczki też tak jak założyłem, te haczyki odpowiednie i przynęty nie szalały mi cały czas, że nie musiałem walczyć z jakimiś narybkami. Chociaż czasami przychodził jakiś narybek i faktycznie myślałem o tym: Boże, to ja wolę na wódkę. Co dzisiaj jest czwartek? Nie, to nie dziś. Jutro. No dobrze, no w każdym razie nęcę dalej, 2 kulki chyba teraz, nowy dzień zaczynamy, w nocy brały leszcze i czekam, co się wydarzy dalej. No i te liny faktycznie dalej przychodziły. Było trochę też niewymiarowych tych linów jednak, nie? Ale o, i trafiały właśnie wymiarowe plus takie większe. Na tym akwenie, jak dobrze pamiętam, jest ten lin złoty, ja go nigdy na tym akwenie chyba nie złapałem. Trzeba dosiedzieć, ja muszę zobaczyć na niego, taka ciekawa ryba, tylko że znowu trzeba czasu poświęcić na to, żeby go dorwać, nie? Tym bardziej moim stylem, czyli absolutnie, ja mam w dupie forum i w dupie informacje sprzedawane, ja sam muszę znaleźć, no i także to trochę wymaga czasu, żeby to namierzyć, nie? Tutaj akurat muszę powiedzieć, że trafiłem, tak okiem zerknąłem, mówię, ja spróbuję dzisiaj tutaj. Najpierw zacząłem od klipu 12, a skończyłem na klipie 15, także tutaj dla was, którzy chcą... Co, jak to klip 15? Ale trzeba by sprawdzić może jeszcze dalej, nie? Klipy tutaj różnego rodzaju. Ja na 12 zacząłem, to nic nie brało i od razu walnąłem 15, bo ja tak standardem walę często. 12, 15, a później to zależy.
to już różnie idę. Ale te 12-15 to mój taki standard jest i tak sprawdzam. Dychę też czasami, ale 12-15 to moim klipem takim standardowym jest, które się sprawdza, stosuje, no bo tak generalnie ryba tutaj też mniej więcej stoi. W każdym razie w dzień też szlesz mi czasami podchodził, z czego byłem bardzo zadowolony. Myślałem oczywiście cały czas o Justynie i o tym, że całe szczęście, że z przodu ją nie jem. Były takie dwa jeszcze tutaj, nie, na klatce, bo wtedy by... Chociaż nie, urosłoby jej... O, coś większego. Tutaj chyba lin taki największy, jak dobrze pamiętam. Chyba. Tutaj te liny jakby pokombinował jeszcze bardziej. Ja dałem znętę linową w dzień. Na noc dawałem leszczową, ale niewiele, żeby nie za dużo. W dzień rzucałem właśnie tą linową, no i one podchodziły, muszę powiedzieć. Tylko, że ja robię znętę zwykłą robiłem, nie? Żadną przekombinowaną. Po pierwsze, nie mam takich jeszcze mocnych umiejętności, jeżeli chodzi o znętę. Po drugie, to co mogę zrobić, to jakbym nawet mógł dodać, to staram się to zrobić rozsądnie, żeby gotówka tutaj jednak do księgowej, która tu ustala warunki finansowe, nie wpadała, żebym ja raczej z tego skorzystał. Przyszła kolejna nocka, siedzimy, prawda, leszcz bierze dalej, myślę ciągle o Justynie, która cierpi w namiocie. Moskitierę jej zdjąłem. No ale tak bywa, nie? Sam nałożę na siebie tutaj. Tutaj oczywiście raz na jakiś czas w nocy trafił też mały, mniejszy leszcz, ale generalnie tak... Te ładne takie, powyżej kilograma te leszcze i trochę takich dwukilogramowych właśnie, chyba kilka tych trzykilogramowych z kawałkiem trafiło tutaj mi. Także było dobrze tutaj z tymi leszczami większymi, nie? Jeszcze bez zanęty, czyli do gotówka w miarę płynie. Te większe, tylko te mówię, dwie kulki na noc rzucone. Ta proce jest bardzo dobra, ja lubię proce. Tutaj to jest, uważam, że bardzo dobre, tylko trzeba mieć umiejętności też, żeby rzucać w miarę prosto tą procą, bo jeżeli nie macie tych umiejętności, to ta kula będzie leciała. Wy chcecie w ten punkt, to ona poleci 2 metry dalej, nie? Tak to wygląda. Tu chyba jeszcze jeden karp. Tak, no właśnie, takie niewielkie, ale jednak wymiarowe te karpy mi tutaj trzepnęły. Ja bym nie sprawdził tutaj sobie, tylko że no, trzeba by mocniejszy zestaw, no bo na te zestawy szkoda zestawów. One 8-kilogramowe dobre są, ale mógłby trochę większy. Chociaż cholera go, może je sprawdzę, zobaczę na te zestawy. Pokombinuję może coś... Tylko nie na kulki, prawdę mówiąc. Na ciasto jakieś, szkoda pieniędzy tutaj na jakieś kulki, to akwen początkowy tutaj i tak nie ma co kombinować. Bardzo fajny zresztą. Moim zdaniem to jest jeden z najładniejszych akwenów w grze. Ja w ogóle teraz trochę się zmieniam w rusku. To co zacząłem grać od nowa, podchodzę do sprawy typowo relaksacyjnie i nie gonitwą, a staraniem się, bawieniem coraz bardziej. Chociaż ja ostatnio się sporo bawiłem. Ten akwen przyjemny jest taki, nie? Tylko no, musi brać, bo jak nic nie bierze, no to żadna przyjemność mi nic nie da. Co Justyna, że ją pogryźli? No to zżerli jej plerzy i niżej, no. Moskitiery nie miała w nocy. No dobrze. Faktem, że ja leszcze teraz jakoś znowu trochę lubię łapać, bo był taki okres, ja też sporo tych leszczy łapałem, no trzeba było jakiś tam odcinek tych leszczy połapać. Niektórzy łapią do węg, to w ogóle wytrzymali są. Ja połapałem trochę tych leszczy, później miałem dosyć tych leszczy, ale tak teraz jak miałem długą przerwę, to nawet mi się fajnie stało z tymi leszczami, ale chociaż głównie ja się nastawiałem w dzionek na tego lina i ten lin bardzo mnie tutaj kręcił, ciągnął, ja o tym linie potwornie myślałem się. O, i karaś nawet mi wpadł. Trzeba by z karasiem... O karasiach w ogóle myślałem na tym akwenie, żeby sobie takie większe połapać. Takie od kilograma wzwyż sobie znaleźć miejsce. No tutaj też z tą... Być może jutro tą sprawę zerknę i obmyślę, albo pojutrze karasie, bo jutro mam w planach raczej Fishing Planet. Także być może tutaj coś sobie z tym karasiem też i podręczę. Dzionek przychodził i one tak jeszcze... Jeszcze z nocki wracały te leszcze i dogorywały, i jeszcze dobierały, co mnie bardzo, bardzo cieszyło. No ten dzień tutaj już uciekłem za chwilę, ale ten dzień wyglądał, zapowiadał się też, że może być bardzo, bardzo przyjemnie, bardzo fajnie i tym bardziej, że już na drze mordę, będąc namiocie z bólu. To tutaj mogłem jeszcze jeden dzionek postać, ale już niestety Stanisław, że tak powiem, nie miał czasu. Pogoda była ładna, wszystko ok, nie było burzy, bo na tym akwenie potrafi też lunąć i walnąć z pioruna. I tak to mniej więcej wyglądało. To było
to był koniec w zasadzie mojego wędkowania. Ruszyłem w drodze powrotną, tu widzicie łódkę, ale dopłynąłem sobie dla dowcipu, a biletu powrotnego nie mam i nie zamierzam płacić. Teraz wrócę, żeby zjeść obiad, bo tu można zjeść ciepły obiad i po prostu uciekam. Życzę wszystkim spokojnego, do następnego, gdzieś na rybach. Cześć!